gnerach i na kambodżanach wyzysk i wyzysk, tak jak Niemcy, eksploatację ciała wiekom stosowały. Właśnie w związku z polityką Hunsena i przygotowywaniem się do wyborów, czyli zaostrzaniem tak naprawdę Niemcy stosowały to jeszcze większego reżimu. Natomiast Kambodżanom sam buziaczko. Tak jak się mówi, rząd się zawsze wykazuje, rząd się karmi coraz lepiej. Natomiast przeciętny obywatel Kambodży wcale tego dobrobytu tak bardzo nie czuję. Powiedziałeś, że w Kambodży raczej nie dojdzie do rewolucji, że może to będzie, że te zmiany będą następować małymi krokami. Czy tutaj może chodzić o to, że no, tych małych kroków w Kambodży jest coraz więcej, bo ludność zbliża się do 15 milionów ludzi. Większość z nich jest, to chyba są młodzi ludzie, którzy nie pamiętają już w ogóle czerwonych Kmerów. Czy ta nadzieja tutaj tkwi w społeczeństwie tych zmian? Ja nie wiem, czy do rewolucji nie dojdzie, natomiast jakby, bo tutaj ciężko mi jest to określić, chociaż z drugiej strony mam takie poczucie, że jednak w całym tym społeczeństwie jest, no, jest taki duch, który chce odejść od tej przemocy, bo jednak druga połowa XX wieku w Kambodży to jest po prostu bardzo krwawa. Natomiast wydaje mi się, że z Hunsenem inaczej po prostu się nie da, że on za wszelką cenę będzie bronił swojego stanowiska i po prostu nie odda tej władzy tak naprawdę bez walki. To co też widać, że co robi z opozycją, zamykając partię. Lider też opozycji jest w areszcie teraz, drugi jest na uchodźstwie, więc wydaje mi się, że bardziej tutaj strategicznym, jakby takim bardziej podejściem byłoby po prostu wymuszanie tych zmian gdzieś tam, ale przy rządach Hunsena. To się wydaje po prostu bardziej realne niż przeprowadzenie jakiegokolwiek zamachu właśnie rewolucji. Ale tak, na pewno Kambodża to jest kraj bardzo młody, w sensie wiekowo. To są ludzie, którzy są coraz bardziej też świadomi, bo to są ludzie też, którzy mają coraz więcej dostępu do internetu i jeżdżą i znają języki i potrafią czytać i potrafią te informacje gdzieś tam zdobyć, mimo że rząd czasami zamyka dostęp do niektórych portali i nawet informacyjnych. Albo zamyka gazetę niezależną, jak w poprzednim roku Kambodża Daily. Tak, albo zamyka gazety. Natomiast i na pewno w nich jest siła. No problem polega teraz na tym, że po prostu tam nie ma lidera i nie ma opozycji takiej, na której faktycznie można by było gdzieś te swoje rewolucjonistyczne myśli, załóżmy, oprzeć i gdzieś je realizować, czy nawet wypracowywać w dialogu z rządem. Ja myślę, że taki model trochę przekształcania i łagodzenia tego reżimu Hunsena będzie mniej bolesny przede wszystkim dla ludzi, którzy już tak dużo ucierpieli. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Świata w Powiększeniu. Adrian Bąk, do usłyszenia. Powtórka programu. Zbliża się godzina 6. Poranne mgły ustępują, słońce wchodzi w fazę grzania. Będzie podgrzewać atmosferę, ale szczegóły prognozy pogody po informacjach dnia. A one już teraz, bo 6 wybiła w Polskim Radiu 24. Informacje dnia, Aleksandra Kozera. Skupowali roszczenia, uczestniczyli w reprywatyzacjach. Mecenas Stachura i jego wspólnik stanęli przed komisją weryfikacyjną. Uroczysta sesja Rady Miasta, msza polowa i apel poległych. Dziś uroczystości w przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Polscy strażacy zostają w Szwecji. Ich akcja ma potrwać do 6 sierpnia. Komisja weryfikacyjna przesłuchała mecenasa Jana Stachurę. Adwokat skupował roszczenia i uczestniczył w kilkudziesięciu procesach reprywatyzacyjnych. Przed komisją stawił się również jego były współpracownik, adwokat Zbigniew Nieprzydowski. Mecenas Jan Stachura mówił m.in. o tym, jak stał się współwłaścicielem kamienicy, do której roszczenia posiadała rodzina Glasów. Powiedziała, że jeżeli chciałbym być współwłaścicielem tej nieruchomości, to będą niezwykle zadowoleni, bo ja jestem gwarantem wykonania tej umowy do końca. W ten sposób stałem się właścicielem 1/4 Mokotowskie 46. Przewodniczący komisji Patryk Jaki nazwał świadka jednym z prekursorów dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Dzika reprywatyzacja. Tutaj ta Skórska powinna się przyjrzeć. Skórska, co to jest dzika reprywatyzacja? Tak jak i ona cała jest pracownik Jana Stachury przyznał, że jego rodzina posiada udziały w co najmniej 10 nieruchomościach. We wszystkich tych nieruchomościach, o ile dobrze pamiętam, pełnomocnikiem w postępowaniach administracyjnych był adwokat Jan Stachura. Zeznania miały złożyć jeszcze dwie osoby związane z mecenasem Janem Stachurą, ale nie stawiły się na wezwanie komisji. Dawid Kiercewicz, Polskie Radio. Rząd zajmie się dziś problemem walki ze skutkami suszy. Dokument
przygotował resort rolnictwa i rozwoju wsi. Elementem planu ma być finansowe wsparcie dla rolników. Chodzi o dopłaty do hektara zniszczonych upraw. Wyjaśnia minister rolnictwa Jan Krzysztof Wardanowski. Nie z własnej przecież winy. Będą mogli liczyć na pomoc rządu, na pomoc państwa. Będzie to pewnie kwota duża, ale i sytuacja jest ekstremalna. Straty w poszczególnych gminach szacowały w ostatnich miesiącach komisje terenowe powoływane przez wojewodów. Według ostatnich, ale nieostatecznych danych podanych przez resort, skutkami suszy dotknięte były aż 2 miliony hektarów upraw. Uroczysta sesja Rady Warszawy, msza polowa i apel poległych to najważniejsze uroczystości w przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O 10 na Zamku Królewskim rozpocznie się uroczysta sesja Rady Warszawy. Jak mówi wiceprezydent stolicy Włodzimierz Maszewski, sesja będzie symbolicznym uczczeniem wybuchu walk. To jest swoisty hołd, uczczenie tej ważnej, niebywale dla naszego miasta daty. Na tej sesji przyznajemy honorowe obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy i przyznajemy nagrody miasta stołecznego Warszawy. To jest tradycja coroczna. W ten sposób próbujemy uhonorować tych spośród mieszkańców Warszawy, których zasługi dla naszego miasta są ogromne. W tym roku honorowe obywatelstwo stolicy otrzymają działaczka społeczna Anna Jakubowska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, tłumaczka Anna Przedpełska oraz historyk profesor Wojciech Roszkowski. Na tym nie koniec uroczystości. O 18 na Placu Krasińskich rozpocznie się msza polowa pod przewodnictwem biskupa Józefa.